Dobry wieczór z Gdyni. Dzisiaj premiera filmu Orzeł Ostatni Patrol. Z nami reżyser Jacek Błabut. Panie Jacku, pierwsze pytanie moje takie. Przez wiele lat był Pan związany z dokumentem. Teraz skupił się Pan na filmie fabularnym. To jest drugi Pana tak naprawdę film fabularny. Jaka jest różnica na pracy dokumentu, a na pracy fabule? Taka różnica, że filmy dokumentalne trzeba robić tak, jak się robi fabułę, a filmy fabularne tak, jak się robi dokumenty. Wtedy w filmach fabularnych mamy więcej prawdy, dialogi brzmią lepiej, a w filmie dokumentalnym mamy taką, ze względu często na taki dosyć ciężki temat, mamy taką lekkość, lżej wchłaniamy. To kolega Szuchar, który gra rolę właśnie Roszaka, zwraca mi uwagę, bo jest mechanikiem i myśli, że jest ważniejszy od kapitana. To wróćmy do pana kapitana. Panie kapitanie statku Orła, który w końcu dopłynął. Chciałabym podpytać o obsadę aktorską. Czy trudno było panu wybrać aktorów i dobrać ich do konkretnych ról? Czy miał już pan pomysł przed napisaniem scenariusza? W trakcie dokumentacji, zbierania materiałów, to od razu człowiek jakieś wyobrażenie sobie buduje, prawda? I dosyć, no było jakoś tak, tego, może ten i taka. Myślę, że to jakby decyzje nie zapadały w taki klasyczny sposób, jak się robi filmy fabularne, czyli casting, sprawdzamy, no ponieważ jakby możliwości aktorskie tej obsady były oczywiste. To tylko chodziło o to, czy mamy tą taką coś, co czuję, że to jest ta postać. I też film ma ważne przesłanie, ważny hołd, prawda, dla osób, które rzeczywiście zginęły ileś lat temu na Aule. Tak, hołd na pewno, szacunek, hołd, no, dali życie za tą naszą wolność i dlatego tu rozmawiamy w tej chwili, bo właśnie może się, jakby to ich oddanie tego życia może było ważne. No nie może było, tylko na pewno było ważne. Ale to jest nie tylko hołd dla marynarzy z Orła, to jest w ogóle dla wszystkich naszych marynarzy, zwłaszcza tych podwodniaków, przecież mieliśmy wiele okrętów podwodnych. W zeszłym miesiącu film został bardzo dobrze przyjęty na festiwalu filmowym w Gdyni. Otrzymał pan m.in. nagrodę dla najlepszego reżysera. Czy spodziewał się pan takiego sukcesu? No nikt się nie spodziewa, prawda, ale wiemy, znamy potencjał, znamy ile pracy włożyliśmy, no nie powiem, że się nie spodziewałem, no gdzieś tam myślałem, że jednak w jakiś sposób zostanie doceniony, dostał doceniony, no jakby dostał 4 nagrody, prawda, i za charakteryzację, i za montaż, i za dźwięk, także no taka dosyć miłe nagrody. I to też ukoronowanie ciężkiej pracy, bo wiemy, że prace przygotowawcze trwały kilka lat, jak dobrze przeczytałam, prawda? No tak, no w sumie od pisania scenariusza, dokumentacji do premiery to chyba około 6 lat minęło. I teraz premiera 14 października, jakbyśmy mogli zachęcić widzów i czytelników Dziennika Bałtyckiego do tego, żeby wybrali się do kin i przepłynęli Orłem w tą podróż. No jeżeli chcą przeżyć coś wyjątkowego i zakrętują się tam do załogi Orła wejdą to i będą z nimi oddychać razem, to myślę, że przeżyją coś takiego szczególnego. Bardzo dziękujemy za rozmowę.